Motor Lublin górą w starciu z Odrą Opole. Jesteśmy po spotkaniu na szczycie. Fortuna pierwszej lidze. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Dzisiaj pogadamy sobie krótko o tym spotkaniu. Natomiast na samym początku zachęcam oczywiście wszystkich do kliknięcia w ten czerwony, magiczny guzik. Coraz bliżej, wolnymi krokami zbliżamy się do tej upragnionej 15. 15 tysięcy subów gdzieś tam na horyzoncie. Także żeby ten cel osiągnąć, koniecznie sprawdźcie, czy kliknęliście na guzik subskrypcji. Natomiast przechodząc do Lublina i do tego spotkania, myślę, że mecz ciekawy i mecz tak fajnie rozegrany strategicznie. Mówię oczywiście z perspektywy Motoru Lublin, który miał, przyznajmy to, wcześniej dość spory kryzys, bo ekipa Gonzalo Feio nie wygrała od 4 meczów, jeżeli chodzi o Fortunę pierwszą ligę, to znaczy 4 ligowe porażki, plus dodajmy to odpadnięcie w Krajowym Pucharze z Puszczą Niepołomice. Oczywiście było to przełamanie z Chrobrym Głogów przed tygodniem, natomiast gdzieś tam od cały czas ta drużyna wydawałoby się, że nie jest na swoich odpowiednich torach, a z drugiej strony Odra Opole, która oczarowała wszystkich i otwierała, no właściwie cały czas otwiera ligową tabelę, dotąd jedna porażka w lidze, ten mecz na samym początku sezonu z GKS-em Tychy. Dzisiaj wynik chyba niespodziewany, bo myślę, że mimo wszystko to Odra była faworytem, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki i to, jak wygląda drużyna trenera Nocconia, drużyna też, która, umówmy się, nie przestraszyła się Motoru Lublin, która gdzieś tam też tej publiczności się nie przestraszyła i chciała grać po prostu swoją piłkę na Lubelszczyźnie. To w miarę mogło się podobać. Mam wrażenie, że ataki napędzane głównie przez Galana, czy Niziołka, czy też tego młodego, dynamicznego Antczaka były całkiem niezłe, obiecujące. Być może brakowało wykończenia, natomiast Motor też gdzieś tam to dobrze przeczekał. Natomiast w drugiej połowie, no to już były takie sprawniejsze akcje Motoru, plus oczywiście wykończenie, bo mam wrażenie, że to była taka, no nie chcę powiedzieć pięta achillesowa, ale ewidentnie element taki, powiedziałbym, deficytowy. Najpierw to jest bramka po godzinie gry, bardzo fajne zagranie ze skrzydła Rudola, strzela Najemski i myślę, że tutaj już to wszystko ucieszyło kibiców, no bo w końcu Motor trafił. No natomiast też ważna była ta reakcja po bramce, bo mam wrażenie, że Motor się wcale nie cofnął, tylko szedł dalej jak po swojej. No i to jest właściwie najlepsza droga, jeżeli chodzi o ten stan zaraz po bramce, bo często te rywale odpowiadają, a drużyna jakby gdzieś tam szuka już na siłę gry defensywnej. Tym samym podopieczni Gonzalo Feio wyglądali nieźle, byli cały czas głodni, pazerni i też no, odważnie grali z liderem Ekstraklasy, jakby pamiętając, że grają u siebie i oczywiście celują w komplet. Końcówka meczu, kiedy już, umówmy się, pod jedną i pod drugą bramką były te przestrzenie zdecydowanie większe, no to jest drugi gol dla Motoru, natomiast myślę, że równie dobrze Odra mogła poszukać wyrównania, bo Motor też już troszeczkę spokojniej grał z tyłu. Oczywiście no, ktoś powie, że była ta konsekwencja w obronie, natomiast myślę, że Odra mogła zwietrzyć swoją szansę jakimś długim, prostopadłym podaniem, no i tam szukać jakiejś takiej okazji właśnie na grę z kontrataku. Natomiast druga bramka dla ekipy Motoru Lublin to jest ten gol oczywiście Wełniaka. Bramka też bardzo fajna, szybki, składny atak, który właściwie zapoczątkował, stworzył i był takim głównym inicjatorem Ceglarz, także też czapki z głów, bo naprawdę ciekawa asysta i fajne rozegranie. No i na samym końcu są trzy punkty. Trzy punkty, które naprawdę ważą sporo z perspektywy tabeli, bo Motor zanotował awans. No i trzeba powiedzieć, że ta sytuacja z perspektywy ekipy Beniaminka jest naprawdę fajna, komfortowa. Po tym takim czarnym kryzysie przychodzi naprawdę fajna odskocznia, bowiem 2 zwycięstwa. Piąta lokata, natomiast tak jak widzicie, Odra cały czas jest liderem. Drużyna z Opala ma punktów 27, natomiast Motor Oczek 22 i piąte miejsce na teraz. Myślę, że dobrze się stało, jeżeli chodzi o taką ligową rywalizację i to, co my możemy oczywiście śledzić, obserwować, no bo fajnie, że to się wszystko będzie kotłowało, że będą tam odpowiednie rotacje, jeżeli chodzi o ten czub tabeli. Natomiast też pamiętajmy, no jest wiele ekip też z takimi, które nie są obecnie w tej strefie barażowej, a więc między innymi Lechia Gdańsk, które będą celowały w tę ekstraklasę, więc podejrzewam, że tak 8, 10, nawet 12 drużyn może być realnie zamieszane w tę walkę o awans, także też no, wydaje mi się, że te rozgrywki mogą być do samego końca bardzo pasjonujące. Tak to wyglądało w skrócie. Oczywiście zapraszam już teraz wszystkich w środę 1 listopada na magazyn poświęcony pierwszej lidze. Tam o tym spotkaniu Motor Odra, ale też o innych meczach powiem sporo, także czekajcie, sprawdzajcie mój kanał. Do tego oczywiście fajnie, bo gdybyście zasubskrybowali go, żeby oczywiście nic wam nie przypadło. Tyle w temacie. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.